Omówię wyzwanie, czytaj dwie liczby typu longint i wypisz ich iloczyn w postaci działania. Pisanie programu rozpoczynamy od słowa kluczowego program i po spacji podajemy jego nazwę. Czytaj L i D. Nazwa składa się z liter alfabetu łacińskiego. Na końcu zapisu wstaw znak średnik. Następnie występuje sekcja deklaracji zmiennych var, gdzie A i B nazwy zmiennych, ciągi znaków alfanumerycznych z pierwszą literą, oddzielone znakiem przecinka, dwukropek, separator, long int, zmienna o wartościach całkowitych, z zakresu minus 2 miliardy do plus 2 miliardy. W przypadku wartości ujemnych liczbę poprzedzamy znakiem minus. Na zmiennej typu long int można wykonać działanie mnożenia przy pomocy operatora gwiazdka. Na końcu piszemy średnik. Begin oznacza początek programu. Pierwsza instrukcja. Wczytanie read w nawiasie wartości zmiennych A i B. W instrukcji readline ln oznacza przejście do nowej linii. Na końcu instrukcji piszemy średnik, jeśli będzie następna instrukcja. Druga instrukcja. Wypisanie write w nawiasie wartości zmiennej A, znaku gwiazdka, wartości zmiennej B, znaku równa się oraz wartości wyrażenia A gwiazdka B, to jest iloczynu wartości zmiennych A i B. W instrukcji WriteLine ln oznacza przejście do nowej linii. Instrukcja WriteLine a gwiazdka b równa się a razy b oznacza złożenie instrukcji. Write a, write gwiazdka, write b, write równa się, WriteLine a gwiazdka b. Ten z kropką oznacza koniec programu.